W ciągu kilku lat Jan Zamoyski urósł de facto do rangi wicekróla. To zrodziło pewne wyraźne podziały w obrębie elity władzy i powodowało przejście niektórych rodów do opozycji względem Stefana Batorego, co ostatecznie znalazło swoje kulminacyjny moment na Sejmie Zwyczajnym 1985 roku, gdzie miała miejsce tak zwana sprawa Zborowskich, wcześniej oczywiście związana ze ścięciem Samuela Zborowskiego. Tak naprawdę sprawa Samuela, Krzysztofa i później też Andrzeja pozwanego na Sejm, na sąd sejmowy, była tak naprawdę tylko pretekstem do tego, żeby rozprawić się z opozycją senatorską i była demonstracją. Miała pokazać, że jedynie wola władcy oraz jego ministra decydowała o egzekwowaniu wyroków ciążących na poddanych. W tym sensie, że Jan Zamoyski, pokazując, że jest w stanie złamać Zborowskich, bardzo zasłużony ród w Rzeczypospolitej, jest w stanie złamać tak naprawdę każdego. Jednakże sprawa Zborowskich przyniosła królowi bardzo duże problemy, ponieważ podkopała zaufanie do tronu, podkopała autorytet Stefana Batorego, gdyż dowody przeciwko Zborowskim nie były generalnie zbyt mocno obciążające, zbyt jasne, a po drugie Stefan Batory nie chciał dopuścić deputatów z Izby Poselskiej do orzekania w składzie sądu sejmowego. Był tak naprawdę sędzią we własnej sprawie i tutaj także Jan Zamoyski naraził autorytet króla na szwank i zrobił to z pełną premedytacją, w związku z tym później odsunął się od dworu na rok 1586. Jednakże tutaj istotniejsze jest to, że część elity senatorskiej dostrzegała to, że nastąpiło tutaj rozejście się dróg króla ze szlachtą i że to grozi przede wszystkim ogromnymi podziałami. I w momencie swojej śmierci Stefan Batory zostawił społeczeństwo wewnętrznie podzielone, skłócone i groziło to ogromnymi problemami w okresie trzeciego interregnum.